No cześć, witajcie na Smolnie. Witajcie z jeziora Smolno, niestety bez karpia. Chociaż miałem dzisiaj rano o 6 branie, niestety zameldował się linek taki, nie wiem, 2 kilo, 40 coś centymetrów, a zawsze coś. Co no, czekam dalej. Zestawy wywiozłem ostatnio, oprócz tego dzisiejszego 6 rano, które przywiozłem. To wczoraj o godzinie 18:00 postanowiłem, że dzisiaj w ogóle tych zestawów nie wymienię. Kulki, tak jak po pierwszej dobie patrzałem, były wszystko, było z nimi ok, więc wiem, że wytrzymią. Gdzie niegdzie podkarmiłem na takich blatach z tych pływających wysp. Patrzałem, kulki niektóre są, najprawdopodobniej te, co były nieprzepachowiane, to te skarpy po prostu się spadły pod tym prądu, także ryba nie żeruje. Jest u nas paru i tak, nie wiem, na razie z tego słyszenia tutaj nikt nie złapał ryby przez 2 doby. No nic nie zrobimy, trzeba czekać po prostu i pokażę wam pokrótce, jak tutaj to moja miejscówka wygląda. Jeden zestaw, czyli mój pierwszy, jest tam w zatoce. Znalazłem taki twardy blat, nie wiem, chyba 2,30, o ile się nie mylę. Tam położyłem. Drugie miejsce to koło starej kładki. Tam znalazłem też twardy blat, 1,80 m. Stamtąd miałem linę dzisiaj w nocy, czy w dzień rano, przepraszam. I trzeci mój zestaw wylądował na środku trzcin, 1,60 m. Dosyć ładnie tutaj jest, cicho przede wszystkim. Tam gdzieś na Bobrowym stanowisko. Następne. Jeszcze na skarpie gdzieś tutaj leży. Tak mi świeci słońce, że nie widzę. No i tutaj na głównym kolega też siedzi drugą dobę. W sumie miał branie w nocy, ale
zostawił i dzisiaj rano wyplątowali skrzyk. Mógł być to leż, mógł być to skarb, nie wiem. Nie pokazywałem wam jeszcze nowego namiotu na Wowrowym. Super. Tak, kurczę, nie wiem, 4x4. Wysoki 2,50, 2,60. W środku mamy dużo miejsca. Naprawdę na wszystko. Łóżko fajne, miękkie. Stolik, krzesło. No i cała kuchnia z pełnym wyposażeniem. Naprawdę można tu przyjechać, nie mając dużo swoich rzeczy, i fajnie spędzić zasiadkę. Mamy dzisiaj tak fajne słońce, kurczę, i nie chcą nic, nie chcą nawet zgubać. Ten kolega ma tak ładne miejscówki, położył zestaw po prawej stronie, jeden i drugi koło takiego zwalonego drzewa. Nie wiem, ja bym się to rozbił dalej, ale to jest jego sprawa. Na bodajże to przebite skarpie. Gdzie on, kurde, jest? Tutaj. Tak, na skarpie nikogo nie ma. Na dębowym siedzą chłopaki. Bodajże dwóch. Mieli chyba jedno branie. Na pewno nic nie zrobili. Witam ponownie, chciałem wam pokazać. Jestem dziś tak odległości ode mnie 400 metrów. Należące tutaj to miejsce jest na skarpie. To miejsce na skarpie. Zobaczcie. Masa ryb i wszystko od cały czas, od przedwczoraj patrzałem, wszystko stoi na tej głębokości, gdzie o 5,8 metra na 6 metrach. Jest tego naprawdę masa. Nic nie żeruje, nic nie chce zejść, wszystko praktycznie prawie przy samym dnie, ale do trzcin, do jedzenia, do żerowania nic nie chce podejść. Wszystko stoi tu od 2 dni. Tak obserwuję to co drugi dzień. Się praktycznie prawie codziennie przepływam, patrzę, czy ta ryba się troszeczkę rozproszyła na 5 metrach przy dnie. Wszystkie ryby. Tak, one są do 4 metrów. Jesteśmy gdzieś tak 20 metrów pod brzegu należącego do skarpy. W trzcinach się nic nie dzieje, nawet w nocy. Chłopaki też tam nic nie mają na Wobrowym. Na Dębowym. A tutaj cały czas skomponowane wszystkie ryby. Nie wiem. Mi tutaj na środek nie wywozi ogólnie. No i myślę, że ja też nie wywiozę. Zbyt daleko. Mówię, 400 metrów na żyłce to. Myślę, żebym brania nie zobaczył. A tutaj wygląda wszystko z wody. Bardzo fajnie. Płyniemy właśnie na stanowisko na skarpie. Nikogo tutaj nie ma od 2 dni. Także mogę spokojnie popłynąć, zobaczyć te miejscówki na przyszłość.
przejdę się do kolegów na Dębowy. Zobaczymy, co tam u nich po czterech dobach, trzech dobach. Nie chcę tam wpływać i przejdę się pieszo. Myślę, że daleko nie mam, 100-200 metrów. Jakieś to pykło na 8 metrów głębokość. No tak, mnóstwo ryb, ale tutaj znowu bliżej. Widzisz, około 20-30 metrów od brzegu, więc 7-7, mnóstwo ryb. Wszystko siedzi. Fajnie, no tutaj coś tu może ugryźć. Może się odważę tutaj walnąć. No tu mam 400-500 metrów, kurde, trochę dużo. Nie dam rady. Już mam tyle żyłki, ale tymczasem. Wracam od chłopaków z Tębowego. Jedno branie zrobili, jakieś 3-kilowe maleństwo wleciało im, a tak to mówi. Od 3 dni cisza, jutro zjeżdżają. Tak, ta ryba chyba na środku, na tych 7 metrach ma cieplej. W nocy 2 stopnie. Także siedzi tam, gdzie chyba gdzie cieplej jest, o tym 2 stopnie. Nic nie zrobimy. Fajnie tutaj jest. Pełno jagód. Będzie jeszcze trochę. Jeszcze za miesiąc. Super. Przejście z Dębowego na Skarpę. Fajnym brzegiem. Masa zwalonych drzew. Zaczepów. Tak w innych filmach. Super. Naprawdę kurde. Coś pięknego. Tutaj na Skarpie, tam gdzie documowałem, też duży namiot, fajny pomost, no i na pewno wiele ciekawych miejsc. Pozwolę sobie zobaczyć, jak tutaj w środku jest. No tak samo. Czyściutko, ładnie. Widzę, że was czasem dbają o to wszystko. Nic, płynę do siebie. Jeszcze tutaj zobaczę na Skarpie troszeczkę tych miejscówek. Widzę się. Naprawdę super jest. Witajcie. Zobaczcie, co po trzech dobach mam we wodzie. Godzina 22. Branie, pojedynczy pik i popłynięcie po rybę. Dokładnie z podbojki. Na ten zestaw został złowiony ten karpik. Nie wiem, ile jeszcze ma, później zobaczymy. To jest tęczy squid z juicy orange. Tak samo tutaj są pewałki, kiełbasy porobione z tego samego. Długi przepon, gdzieś około 50 cm. Zdewek zamin. Kulka 20 podpięta 18 oręż. Juicy oręż.
widuję cię, lecz wiem, że jesteś tam. Cały dzień i noc ktoś puka do twych drzwi. Każdy chciałby wiedzieć, jak ma dalej żyć. Wiem, że jesteś tam. Dla każdego zawsze musisz znaleźć czas. I choć nigdy o nic nie prosiła cię, dzisiaj proszę bez kolejki przyjmij mnie. Dzisiaj proszę cię. Pomniałem wam pokazać, jak jest w środku. Tu mamy kuchenkę. Trochę się dogrzewam, jak jeden stopień jest w nocy, to chociaż na 2 godzinki zawsze sobie włączam. Stolik. Łóżko. Karpiowy fotel normalnie. Super. Miejsca na graty bardzo dużo. Nawet na 2 osoby spokojnie tutaj można sobie wypoczywać. Dzisiaj ostatni ładny dzień. Od jutra podobno mają przyjść deszcze. Zobaczymy. Witajcie znad jeziora Smolno. No i nadszedł ten dzień po 9 latach, gdy pobiłem swoją życiówkę wielokrotną, ale na tym stawie ponad 20 kilo to już jest mega, mega, mega. Jestem bardzo szczęśliwy. Do zobaczenia. A stoja tu jest? Dobra, jedzie. Czekaj jeszcze, czekaj. Jest. Witam was ponownie z jeziora Smolno. Trochę dzisiaj pada, ale ja, dla mnie dzisiaj jest bardzo szczęśliwy dzień. Słuchajcie, obiecałem sobie, że jeżeli poprawię swoje PB, a będzie one powyżej 20+, to sobie zapalę cygaro. I dzisiaj nadszedł ten dzień, w sumie w nocy. Złapana ryba, 21600 karp. Bodajże największy karp tutaj,
który oficjalnie został złowiony, bo podobno pływa, widziano większego, gdzieś około 30 kilo. Nie wiem, nie widziałem, tak mówią właściciele. Więc próbuję odpieczętować to cygaro mocne, chyba czeka na 30. Ale niestety nie doczeka, bo muszę se zapalić. Poczekajcie. Dobra. Muszę se, kurde, normalnie teraz jak kowboj. Jest. Odpieczętowane. Dobre wry. Pokażę wam, jak jeszcze wkrótce wygląda to wszystko dzisiaj. Może będzie łatwiej mi nagrać. Chłopaki dojechali na stanowisko na Skarpie i na Dębowy. Na bagienkach siedzą już drugi dzień. Chłopak z dziewczyną. Czy coś mają? Nie wiem. Pytam się później gospodarzom tej wody. Coś później powiem. I co? Czekamy dalej. Postaram się pokazać wam dokładnie, z którego miejsca miałem to granie. 1,80 m, 2 metry od brzegu, czy może 2,5. Naprawdę dobre miejsce, takie widać, takie wejście w trzciny delikatne. To jest tak mniej więcej na obrzeżu, na końcówce, można powiedzieć, mojego bobrowego miejsca, czyli dzisiaj, gdzie mogę maksymalnie wywozić zestawy przy tej wierzbie. Wierzba bodajże, o, tu jest wierzba i tu mam zestaw. Dla tych, co by chcieli przyjechać, naprawdę wyszły mi stąd dwie ryby. Tutaj widzę sobie, ktoś zaznaczył jeszcze jakąś miejscówkę. Aha, już to wiem, kolega, który tutaj był na głównym, miał, podobno mówi, bardzo niekształtną kulkę, czyli tak jakby drobnica się do niej dobierała. Czyli było to gdzieś około 10 metrów, 15 od mojego zestawu. Wszystko ma sens. Dziś wiem, że brak.
witam. Piątek. Mało jadę do domu. Swinek je jeszcze tylko i uciekam. Ostatnia nocka. Niestety bez brania. Bez najmniejszego kontaktu z rybą. Ciśnienie zeszło na dół. Nie wiem, jak tam chłopaki na dębowym i na skarpie, ale chyba nic. Krótkie podsumowanie zasiadki. Super woda. Byłem tutaj pierwszy raz, więc tak i tak bardzo się cieszę, bo złapałem praktycznie oficjalnie największą rybę, jaka tu pływa podobno. Może o którejś nie wiemy. Jako namiot na poprowym super. Super, super, super. Może do dwóch osób trochę by było ciasno, ale na jedną osobę naprawdę super.